witam was po raz kolejny. Dzisiaj wracam na miejsce, gdzie znajdował się kiedyś młyn. Kiedyś tam kupałem ze znajomym, kilka takich monetek fajnych powychodziło, ale to był okres II wojny światowej. Ja tam trafiłem też, właściwie nie wiem jak to można nazwać, to było nie odznaczenie, ale takie liście dębu, a tym szło takie lustro jakby. Właściwie no powiem, mogła to być jakaś odznaka, ale to dwa liście dębu, takie lustro, na tym taki wąż się zawinięty szedł i on pluł w to lustro, także później się okazało, że to jest ogólnie symbol, tak jak można powiedzieć, pierwszej wojny światowej mniej więcej, ponieważ ten symbol jest poświęcony ogólnie wszystkim jakby weterynarzom, lekarzom, ogólnie wszystkim ludziom, którzy byli związani podczas pierwszej wojny światowej z medycyną, którzy po prostu, którzy po prostu ratowali życie. Dlatego ten symbol był przypisywany typowo im właśnie. No ciekawa znajdka, ponieważ no jest to pierwsza wojna światowa, jakby nie było. To też, słuchajcie, było takie śmietnisko. Kolega sobie kopał dalej, jakieś monetki wyciągał, a ja tutaj patrzę, jakaś porcelanka. No i tak kopłem, to potem patrzę. Ja mówię, ty, odznaka. No później jeszcze miałem takiego znajomego, który miał lombard i on tam sprawdzał. Sprawdza złoto. Taką cieczą jakby. To przejechał, to okazało się, że to jest odznaka, że to jest pozłacana oznaka. No całkiem ciekawy fant. Byłem tam jeszcze chyba z dwa razy później. Też jeszcze monetki wychodziły, ponieważ tam dochodziła główna droga. No i z tego co mi wiadomo, ogólnie tak, bo tam już nie ma żadnych ruin, nie ma nic, po prostu są same dziury. I z tego co mi wiadomo, to był mój nawet bardzo stary, nawet można powiedzieć okresu pierwszej wojny światowej. Także no słuchajcie, jest to naprawdę ciekawe miejsce, mimo że są same dziury, ale jednak historyczne. Tu jest jeszcze miejscowości dalej. Znaczy to właściwie ta sama miejscowość, tylko jest jeszcze jeden młyn, ale nie umiem go namierzyć. Podobno stoi jakiś budynek. Pytałem się wczoraj znajomego, mówi, że jest gdzieś, ale daleko bardzo w lesie. No to niestety nie wiem, gdzie to jest. Ale mówi, że mają z tego miejsca zrobić podobno jakieś miejsce historyczne czy coś takiego. Podobno jest zamknięty. I gadał mi również, że jego koledzy kiedyś tam byli, się wybrali na wagary. Wejście jest zamknięte, okna są jakby zakratowane. Nie wiem, czy to jest prawda, ale oni powiedział, że oni tam niby przez okno widzieli dwa hełmy na ścianie tak rozłożone. Nie wiem, o co kurde chodzi. Próbuję to miejsce, przynajmniej to zobaczyć, jak to wygląda. Może tu jeszcze się kolegi popytał, on bardziej zna tutaj te zakamarki historii, jak to tam było. Ja teraz jeszcze mniej więcej muszę iść, no bo to jest daleko w lesie. Muszę iść cały czas prosto, później taka rzecz. Jak dojdę do rzeczki, to będzie dobrze, bo już nie pamiętam jak tam dojść, szczerze mówiąc, ale jakoś sobie poradzę. Także ruszajmy w drogę, co tutaj dużo więcej gadać. Słuchajcie, mam problem, ponieważ kiedyś jak tutaj byłem z kolegą, to szło normalnie przejść. Nie wiem, co się do tej pory robiło. W ogóle nie wiem, czy jestem w dobrym miejscu. No myśmy skakali przez taką wodę, ale to było dwa razy mniejsze od tego. Jakieś tamy porobione. Nie wiem, nie pamiętam, czy to się szło. Pogubiłem się. Ajajaj, dobra. Idę najwyżej w tamtym kierunku. Nie pamiętam. No, nie wiem. Coś mi tutaj to źle wygląda. Źle mi to wygląda. Się tylko nie zarwało, bo się połamie cały. Iść czy nie iść? Trochę ważę z tym plecakiem jeszcze. Ale idziemy. Co tam?
Oj, tam chyba nie, 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 nie. O! 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 Końcówka, końcówka, tylko żeby nie strzeliło. O! O! A! Udało się. Teraz to już całkowicie się pogubiłem, ale tu jest taka droga. Ponieważ no, któraś droga musiała kiedyś prowadzić do tego młyna, no przecież jakoś tam musieli ludzie dojeżdżać i pracować tam. Czyli nikt się nie przedziera przez chaszcze. To wszystko powycinali, no widzicie co to jest. Masakra. Ale ja myślę, że jak pójdę tą drogą, to chyba tam dojdę. Jest dalej problem, bo się chyba zgubiłem całkowicie. W ogóle mokradła wylazłem. Zgubić się na pewno nie zgubiłem, bo słyszałem auto dalej gdzieś jadą, jest jakaś chyba ulica. A już pójdę tam tą stronę, gdzieś w końcu wyjdę. Albo tylko nie daleko od auta, bo no, trzeba się wracać. Szukam dalej tego młyna. Tutaj jak to wygląda. Słuchajcie, jest problem. Zabłądziłem. Wykrywacz chowam do plecaka, bo to już nie ma żartów. Okazało się, że godzinę czasu chodziłem w koło tutaj niedaleko. Teraz muszę jak najszybciej znaleźć drogę powrotną. Chcę jeszcze pokopać. A z wykrywaczem w ręku będzie mi ciężko. Dlatego mam tylko aparat w ręce będę miał i ruszajmy w drogę, ponieważ chcę jeszcze coś pokopać. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, jak to się stało, że pokiczkałem drogi. Być może przez te drzewa pościnane ten teren tu się trochę pozmieniał i ciężko jest cokolwiek teraz znaleźć. I mam teraz taki plan, żeby wrócić tam, gdzie wchodziłem do lasu, ale iść od polami, gdzie płynie druga rzeczka, bo być może przeszedł mnie na tą, co trzeba. I można powiedzieć, 2 godziny łażę bez celu w ogóle. Znaczy szybko trzeba się wrócić. No trudno. O, chyba to znalazłem. Chyba jesteśmy na miejscu. Dołki powinny być kiedyś dawno temu zakopane. Bardzo dawno. Tak, bardzo dawno temu był zasypywany. Tak, to jest to. To była ziemianka, nie, to jest chyba na sadzonki było. Tutaj. Także to jest to miejsce. To będzie to. Tam dalej jest śmietnisko. A już się chciałem poddać. Teraz muszę zapamiętać, jak tutaj dojść potem, bo jeszcze może kiedyś przyjadę, jak coś dobrego wyjdzie. I teraz tak, słuchajcie, wyobraźcie sobie ludzi w dawnych czasach, jak tutaj jeździli tymi drogami. Tu stał kiedyś tam dalej młyn i sobie tutaj pracowali. Również żołnierze odwiedzali to miejsce.
przyszli na chwilę pogadać. Wypić sobie jakieś piwko. Czekajcie, bym się statyw rozleciał. O, dobra, bym się odkręcił. Czemu on wypala? O, to się zepsuło. Dobra, trzyma. Mieli tu jakieś swoje przemyślenia przed wyruszeniem na front. Na fronty właściwie I wojny światowej. Tu gdzieś był śmietnik, gdzie wyciągnę właśnie tą odznakę taką. Już samo to, że tą drogę trzeba jeszcze sprawdzić, od razu może sobie ją sprawdzę, ponieważ tutaj wychodziło dużo monetek. Dlatego jak najszybciej działajmy. Szkoda czasu. A więc tak, tutaj kiedyś znajdował się młyn. Tak jak mówiłem wcześniej, budynków żadnych nie ma. Wszystko już jest zniszczone. Same dziury w ziemi pozostały. Tutaj znalazłem kiedyś właśnie tą odznakę koło tego grubego drzewa. I tutaj również jest śmietnisko. Dlatego postanowię, że tam dzisiaj coś tam poszukać. Poszukam, może coś wyjdzie. I tak, tutaj mamy to śmietnisko. Zobaczcie, jaka stara porcelanka. Zobaczcie na to. Ale fajna. Czekajcie, bo tutaj gałęzie. Patrzcie. Jakie cudo. Nie, to był talerzyk, podstawka kiedyś. A są bicia. Słuchajcie, ale ja F6. Ciekawe, czy ktoś się zna na takich biciach. Coś takiego może być. Nie. F6, o, tu jak zobaczycie, się przyjrzycie, to jest F6. To będzie się po prostu jeszcze bardziej rozejrzeć, bo tutaj też porcelanka inna leżała. Tu są tylko właściwie szczępy takie, ale jak się tutaj, myślę, dobrze wkopać głębiej w ziemię, to coś może być. O, zobaczcie, jakie tu się dzisiaj czary dzieją. I też bardzo stara buteleczka. Także tu, słuchajcie, może być naprawdę ciekawie. Tylko to jest ten problem, że mam tego kanarka, on jest bardzo płytki. Czekajcie, te gałęzie, tu te drzewo przeszkadza. Spróchniałe. Dobra, na razie odkładam. Ja coś czuję, że tutaj może jeszcze coś być. Tylko pytanie, czy będzie. Jest, ale głęboko. Bardzo głęboko. I metal przechodzi na końc. A jak włączę, czekajcie, sam metal. O kurde, wszędzie. Aż tak pipczy. Dobra, ja to kopię, bo tu będzie naprawdę ciekawie. Tu będzie naprawdę ciekawie. Sami zobaczcie. Wszędzie. Wszędzie coś jest. Dobra, działamy, bo szkoda. A, to już podejrzewam, że to będą fajne fanty. Na razie tak. Ja sobie tutaj biorę i odsuwam tą całą, te całe liście na boki, żeby później, jak już tu będzie wielka dziura, to potem to po prostu zasypę, żeby nie było śladu i cześć jak czapka, żeby po prostu nie robić gnoju. Ale tak, wykopuję to, odrzucam ziemię, zobaczcie, znowu porcelanka wyszła. Tym razem nie wiem, jakiś kubek to był, ale to jest na pewno stare, to nie jest jakieś chińskie dziadostwo. Także kopiemy dalej.
tu mogą być nawet ciekawe fanty. Dobra, teraz wykrywacz wchodzi w ruch i działamy. Dobra, tutaj nic nie było. I kawałki blachy tylko metalowe, nic więcej. Ale tutaj obok znalazłem inny sygnał, fajnie pipczy, tylko że jest głęboko. Tu się wydaje. Fajny kolorek. Głęboko jest. Ha, monetka. Jest monetka, słuchajcie. Jest, w końcu. Kurde, mówiłem, żeby tu wrócić. Kurde, co jest? Straszy. 50. Słuchajcie, tu byłem 2-3 razy z kumplem i nic. A dzisiaj jest. No jest to 50 feningów. Ale jest. Ja wam za chwilę może jeszcze zrobię zdjęcie tego. Ale warto, warto. Warto kopać, powiem tak. Zdjęcie zrobione, także no słuchajcie, no wiem, że dla niektórych to jest zwykła pierdowa, ale mnie to w sumie cieszy, bo tyle ostatnich wypadów i nic, ubłąkania się totalnego po lesie i na darmo, aż w końcu przyszła nagroda. Ale ja to czuję, żeby w to miejsce jeszcze wrócić, bo jeszcze coś może być. Na razie monetkę chowam, żeby się nie zgubiła. Na razie sygnału nie ma, ale jak coś będzie, to najwyżej wam włączę kamerkę i zobaczymy, co będzie pod ziemią. Tutaj mam drugi sygnał, ale jest to bardzo ciężki sygnał. Podejrzewam, że będzie to jakiś śmieć, ponieważ jest mieszany metal, ptap i nikiel, także no może być niewesoło, ale... Sprawdzić trzeba. Wyszło, wyszło, gdzieś jest. Nie wiem, co to jest. Rurka jakaś. Tu jest coś napisane. Westfalia. Po niemiecku chyba. Coś. Co to jest? Po niemiecku chyba, tak mi się wydaje. Tu jest, tutaj pisze, czy jest napisane. Westfalia. Nie wiem, co to jest. Jakby ktoś wiedział, to później jest miśnik, czy kreska i S. Ale co dalej, to nie wiadomo. Może się cofnąłem troszkę niżej. Z 1,5 metra może, ja wiem. Ale wyszło mi coś takiego. Ja myślałem, że jest to łuska. Czekaj, może tak wam pokażę. Ale no nie, to nie jest łuska na pewno na 100%. Bo ja tak to wykopałem. Myślałem, że to jest łuska niezbita, ale nie. Teraz pytanie, cóż to takiego jest? Tutaj to jest papier takie ruchome. Tak mi się wydaje, przynajmniej papier jakiś. No i cóż takiego może być? Tu jest, mi to może przypomina bezpiecznik, tak jak mamy dzisiaj w domach. Tak do skrzynek tam montujemy te całe bezpieczniki takie. Te korki tak zwane, żeby nam tutaj nie wywalało prądu. W razie czego, żeby to wywaliło. A jest to jakiś może stary bezpiecznik? Może być, chyba że się mylę. Jeżeli też ktoś by wiedział, to może śmiało napisać. No tak mi to przynajmniej przypomina, stary bezpiecznik jakiś.
Ale i tak tutaj naprawdę to miejsce jest super. Widać, że tutaj jeszcze nikt chyba tak dobrze nie łaził w tym miejscu. Nie ma tyle śmieci. Dlatego miejsce jest naprawdę super i trzeba tu po prostu sprawdzać metr po metrze, tu na spokojnie, tu nie ma co się śpieszyć. Metr po metrze i coś na pewno jeszcze ciekawszego wyjdzie. Dajmy na to, że tutaj wyciągnę przed chwilą ten bezpiecznik. Tam dalej coś pipczy. Myślałem, że jest tylko jedna rzecz, ale coś jeszcze jest chyba. O, słuchajcie, jest... O, rings. Końs. Bardzo dobry sygnał jest, bardzo dobry, ale co będzie? Oby tylko nie jakiś śmieć. To byłoby zbyt piękne. Blacha. No trudno, też tak bywa. Dobra, słuchajcie, jeszcze mi nie daje spokoju, no bo jest to w sumie śmietnik, jakby nie było. No same blachy, no mówię, no to wezmę to, to wywalę. Zawsze na złą parę, jak się nazbiera, się wywiezie. Ale mniejsza o to, słuchajcie, tam dalej coś pipczy, dalej coś tam jest. I patrzcie, co znalazłem. Nie jest to jakiś... Stare nożyczki. Bardzo stare muszą być, jak tak wyglądają. No. Bardzo stare nożyczki, tam dalej pipczy coś. Takaś porcelanka wychodzi nawet, o. Porcelanka. Tu jakaś guma nawet wychodzi. Tam dalej coś pipczy, dalej coś jest. Blacha, dobra, coś znajdę ciekawego to włączę. Dobra, ponieważ niestety, ale już muszę kończyć. Na pewno miejsce jest ciekawe i na pewno tutaj jeszcze wrócę. Dziury są pozasypywane wszystkie. Wszystkie, dobra, tutaj też. Tu mam jeszcze jeden w sumie sygnał na tej ścieżce. O, tylko tutaj mi się udało się oprócz tego jeszcze złomu wytargać. Gdzieś tam się wrzuci do piwnicy, potem się to sprzeda. No cóż, no w sumie monetka, no tak jakby nie było, coś wyszło, no. Tu jeszcze sprawdzę to jedno miejsce. Jak nic nie będzie ciekawego, to nawet wam nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. A w tej chwili żegnam się z wami i do zobaczenia. Trzymajcie.